Dobry wieczór Państwu. Festival Classics Online dotarł do Brodnicy, tam skąd się rozpoczęła nasza przygoda Festiwalu Classics. Bardzo żałujemy, że nie ma Państwa tutaj z nami. Liczymy, że kolejne tygodnie przyniosą kolejne fazy odmrożenia i w pierwszy weekend listopada spotkamy się właśnie tutaj, na głównym wydarzeniu Festiwalu Classics. Czekamy na to wydarzenie, czekamy na Państwa i liczymy, że spotkamy się właśnie na tej scenie. 4 dni, 8 koncertów, wybitni artyści, a dzisiaj są również wybitni artyści na naszej scenie, zespół Discopolis. Pomysłodawcą tego zespołu jest Matt Kwiatkowski, wiolonczela i elektronika, którego serdecznie witamy. To jest mózg i dusza tego zespołu i również dusza Festiwalu Classics. Matt i ja zaprosiliśmy do współpracy naszych fantastycznych przyjaciół, muzycznych przyjaciół, Marka Kądziele, gitara, elektronika, Michał Awtyka, kontrabas, gitara basowa, chociaż chyba dzisiaj nie gra na gitarze basowej, i Kacper Majewski, perkusja. Proszę Państwa, nie będę więcej już nic mówić, bo pozostawiam do powiedzenia więcej muzyce. Ponieważ skończyło się już lato, a cały czas mamy w głowie i w sercu wspomnienia tego minionego lata, choć chyba nie dla wszystkich było ono takie łatwe ze względu na ograniczenia, to rozpoczniemy koncert od wspomnienia o lecie. Thank you.
the sky, but still that morning there is nothing can harm you. With daddy and mommy standing by, with daddy and nanny, don't you cry. To był utwór Summertime, wspomnienie lata w naszej wspaniałej, fantastycznej wersji. Teraz wykonamy dla Państwa utwór pod tytułem Feeling Better Fast. Jest to moja kompozycja antywirusowa i nie tylko. Utwór został skomponowany niedawno, jest to jego premiera, prapremiera polska i też prapremiera światowa. Jest to utwór w zasadzie improwizowany i otwarty, ale jest to zapisany temat, jest taka rytmiczna środkowa część na 6. Tak więc mam nadzieję, że każdy znajdzie w tej części i improwizowanej, i tej rytmicznej na 6 coś dla siebie. Thank you.
Teraz wykonamy dla Państwa utwór Alex No Exit, utwór skomponowany przez Marka Kądzielę. Piękna ballada. Zapraszamy. Thank you.
Marek Kądziela, Alex No Exit, gitara. Teraz zagramy utwór Fryderyka Chopina pod tytułem Preludium Cismol w takiej mojej aranżacji na kontrabasie Michała Wtyka. Thank you.
Preludium Cismol Chopina. Teraz wykonamy kolejny utwór mojego autorstwa z serii antywirusowych. Jest to prolog. Ze względu na to, jest to utwór, który powinien coś zapoczątkować i być na początku, byśmy go umieścili w środku.
prolog. Teraz wykonamy utwór z naszego disco-polowego repertuaru. Będzie to Disco Eins. Na perkusji Kacper Majewski. Teraz wykonamy utwór pod tytułem Disco Fear. Thank you.
Teraz zapraszamy Maję Kwiatkowską, żeby dołączyła do nas i zagrała z nami Back to Black, Amy Winehouse. Proszę Państwa, muszę przyznać, że mimo, że nie ma Państwa tutaj na sali, to ja byłam jako słuchacz i tak naprawdę byłam słuchaczem, bo nie wiedziałam, co się tutaj dzisiaj wydarzy, bo w naszym małżeńskim teamie trochę się rozdzieliliśmy, jeżeli chodzi o nasze role. I powiem Państwu szczerze, że jestem ogromnie wzruszona tym, co usłyszałam. Jestem poruszona, bowiem same tytuły niektórych utworów antywirusowe działają bardzo leczniczo. Przynajmniej ja tak czuję, że moja dusza jest uwolniona z jakichś lęków i strachów i tego Państwu życzę, żebyśmy w tej rzeczywistości, która jest trudna i jest jaka jest, abyśmy się nie dali właśnie tym emocjom, tylko chociażby nawet poprzez słuchanie takiej muzyki, która będzie dostępna dla Państwa i jest dostępna, żebyśmy się leczyli z tych lęków i strachów i żeby ta codzienność i rzeczywistość była piękniejsza i znośniejsza, bo to my ją kreujemy tak naprawdę, a muzyka w tym może pomóc. Dlatego bardzo dziękujemy za to, że jesteście Państwo z nami i w tym miejscu też chciałabym powiedzieć o tym, że Festival Classics potrzebuje Państwa wsparcia. Zbieramy cały czas fundusze na to, aby ten festiwal mógł się rozwijać, żeby te cotygodniowe wydarzenia mogły mieć miejsce. Prosimy Państwa o wsparcie, dlatego że to, że tutaj jesteśmy, to jest tylko i wyłącznie dzięki ofercie, czy dzięki zaproszeniu Brodnickiego Domu Kultury i dzięki zaproszeniu pani dyrektor Katarzyny Miętkiewicz, za co bardzo dziękujemy serdecznie. Bowiem to oni, jako Brodnicki Dom Kultury, są organizatorami tego wydarzenia, dzisiejszego wieczoru, koncertu dzisiejszego wieczoru. Bardzo dziękujemy, a Państwa prosimy o wsparcie i o to, abyście byli z nami. A w listopadzie zapraszamy na nasz główny Festival Classics. W zeszłym roku, w maju, jak graliśmy podczas Nocy Muzeów, ten utwór Amy Winehouse, wzbudził on ogromne emocje. I proszono nas niejednokrotnie, zagrajcie to jeszcze raz. Tak więc na do widzenia, z wielkimi podziękowaniami gramy raz jeszcze.
Dziękujemy Państwu bardzo za ten wieczór. Jeszcze raz żałujemy, że Państwa tutaj z nami nie ma, ale cieszymy się, że my jesteśmy i za to dziękujemy. Marek Kądziele, Michał Aftyka, Kacper Majewski, Matt Kwiatkowski, Maja Kwiatkowska. Dziękujemy Państwu bardzo.